Witajcie, kochani siostry i bracia. Błogosławię was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Jego światło, światło miłości, mądrości i Jego pokój będą z wami wszystkimi. Duchu Święty, proszę Cię, zejdź i spocznij na moich braciach. Otwórz im serca, otwórz im umysły. Napełnij ich duszę wiedzą, mądrością, a przede wszystkim swoim światłem mocy, która pozwoli im przetrwać ten czas. Daj nam odwagę, Duchu Święty. O to Cię bardzo proszę. I za to dziękuję. Amen. Wstań i walcz. Walcz. Walcz o rodzinę. Walcz o ojczyznę. Wyjdź z gara, nie bądź żabą, którą gotują, podgrzewając ciągle, i staw opór. Weź rodzinę, weź najbliższych w miejsce bezpieczne. To w wielkim skrócie przekaz, o którym będę dzisiaj mówił, to wezwanie Pana do tego, byś nabrał ducha i był mężny, po to, byś mógł stawić opór i walczyć o rodzinę, walczyć w sensie duchowym, ale i, gdy trzeba, w sensie fizycznym. Na początek słowo, które dał mi Pan, a które niejako dopełni obrazu tego, co się może zdarzyć w przyszłości. Jest to opis niedoli ze Starego Testamentu, z Lamentacji, rozdział 5. Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało. Spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie. Dziedziczny nasz dział przypadł obcym, cudzoziemcom nasze domostwa. Sieroty nie mamy już ojca, a matki nasze jak wdowy. Własną wodę za srebro pijemy, za własne drzewo płacimy. Pędzą nas z jarzmem na szyi, ustajemy, a nie ma wytchnienia. Do sojuszników wyciągaliśmy ręce, do Egiptu, do Asyrii, by nasycić się chlebem. Przodkowie nasi zgrzeszyli, już ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy. Słudzy panują nad nami i nikt nie ocala nas z ich ręki. Życiem za chleb płacimy, wobec groźby miecza w pustyni. Jak piec nasza skóra gorąca od straszliwego głodu. Na Syjonie hańbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy. Rękami wrogów wieszani książęta, nie było względów dla starszych. Młodzieńcy młyn obracali, chwiali się chłopcy pod drewnem. Starsi porzucali bramy, młodzieńcy swe pieśni. I znikła radość z naszych serc. W żałobę przeszły nam tańce, diadem spadł z naszej głowy i biada nam, bośmy zgrzeszyli. I stąd nasze serca chorują i oczy nasze zaćmione, że góra Syjonu pustkowiem i po niej krążą szakale. Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron przez pokolenia. Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, bo wszystkie dni nas opuścić? Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy, nawróć nas. Dni nasze zmień jak dawniej. Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo się na nas gniewasz? Nie możemy dalej patrzeć obojętnie na to, co robią z naszą ojczyzną, z naszymi rodzinami. Nie możemy dłużej przymykać oczu na fałszowanie rzeczywistości, na nazywanie zła jako dobro. Bo jeśli będziemy tak robić, będziemy przyzwalać na zagnieżdżanie się zła w naszej ojczyźnie, w naszych sercach i przez to w naszych rodzinach, to stanie się właśnie tak, jak teraz już zaczyna się dziać, że dziedziczny nasz tron, nasz dział, nasza ojczyzna przypadnie obcym, a nasze domostwa cudzoziemcom. I własną wodę będziemy pili za srebro i będziemy płacić za własne drzewo. Kochani, to już się dzieje. Ta cała pandemia to wyraźnie pokazała, co nam szykują. Chcą w nas wynarodowić. Zastraszają po to, byśmy opuścili nasze domostwa. Wodociągi miejskie od dawna są przejęte w większości przez obcy kapitał. Podobnie nasze lasy, nasze drzewo. Zobaczcie, jest z tym coraz większy problem. Masowe wycinki i gdzie to wszystko idzie? Wyciągamy ręce do sojuszników i to jest temat, o którym wielokrotnie mówiłem. I stanie się to, co się dzieje zawsze w takich momentach. Sojusznicy nas po prostu zdradzą. Nie będzie ich, gdy będziemy ich bardzo potrzebować. I stąd tak bardzo potrzebna jest nam teraz mądrość Boża, prawdziwa mądrość, bez lęku. Posłuchajmy Słowa Bożego, które o tym mówi. Jest to w
fragment z listu do Rzymian, rozdział 8, synostwo Boże chrześcijan. Ale bowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze, Tatusiu. A sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga na tej ziemi, a współdziedzicami Chrystusa. I skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by mieć wspólnie udział w chwale. Kochani, jesteśmy dziedzicami tej ziemi w Bogu przez Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje ciało, swoje życie. Jesteśmy dziedzicami prawdziwymi tej ziemi, którą nam wyrywają. I teraz problem jest w tym, że ograniczają nam coraz bardziej naszą własność. Coraz bardziej tworząc zakazy, nakazy, strasząc nas na wszelkie możliwe sposoby, czyli gotując żabę przysłowiową, sprawiają, że wyrzekamy się swojego dziedzictwa, że oddajemy im swoją własność paradoksalnie. Podczas gdy już dawno powinniśmy powiedzieć nie. Nie, tu jest moja granica, tu jest mój dom, tu jest moje miejsce dane nam przez Pana naszego. Nie pozwalam. Problem w tym, że nie rozpoznajemy tych czasów, w których żyjemy. Nie rozpoznajemy, że są to czasy ostatnie i trudno nam rozeznać, a jeżeli nawet coś tam nam świta w głowach, odwracamy się od tych myśli, że mogą nas aż tak próbować zniszczyć. I paradoksalnie boimy się utracić wszelkiego dobra, które, w cudzysłowie, dobra, które mamy, czyli rzeczy materialnych. Nie zdajemy sobie przy tym sprawy, że broniąc rzeczy, na których nam najbardziej zależy, samochód, dom, gitara, no cokolwiek by to nie było, tak naprawdę tracimy z oczu najważniejszą rzecz, wolność. Wolność, której mamy możliwość zdobycia tego wszystkiego w sposób Boży, ludzki. Że tworzą nam płot przy płocie. Jeśli mógłbym dać przykład, to jest to wielki gar, w którym gotują wiedźmy, czarownice, paskudne stwory, które chcą po prostu nas zniszczyć i sypią tam, co się tylko da, podgrzewając stopniowo. A my, małe mróweczki mini, trzymamy się kurczowo tych naszych rzeczy, nie myśląc o tym, że jesteśmy wszyscy i tak w jednym kotle. W jednym kotle. Paradoksalnie, ci, co nam to przygotowują, zostaną zniszczeni przez bestię, dla której to przygotowują tak naprawdę. Ta bestia przyjdzie, zniszczy ich i wypije tą polewkę. Sama bestia zostanie zniszczona, zostanie zgnieciona przez kamień z nieba, ale spustoszenie, jakie uczyni, będzie ogromne. I teraz problem polega na tym, że trzymając się kurczowo tych rzeczy, o czym wielokrotnie mówiłem, nie szukamy dróg wyjścia z tego gara, a to powinniśmy zrobić za wszelką cenę. Zapytać się w duchu, poprosić o wsparcie Pana Jezusa, naszego Pana, prosić Go usilnie o to, żeby nam wskazał odpowiedni kierunek ucieczki. A wybrani zostaną zabrani w bezpieczne miejsce schronienia, o którym jest wielokrotnie mowa w Nowym Testamencie. Wyjdź z tego syfu, wyjdź jeśli możesz. Jest to wezwanie, które czuję w moim sercu. Wyjdź z tego Matrixa, wyjdź myślowo, wyjdź duchowo, a jeśli trzeba, wyjdź i fizycznie, idź tam, gdzie Pan ci wskaże, gdzie poprowadzi cię twoje serce. Naprzód ludu mój, naprzód siostro i bracie. Czy nie widzisz, że niszczyciel wchodzi na twój teren? Paradoksalnie on już jest. Czy nie widzisz tego, co się dzieje? Ratuj siebie, ratuj swoją rodzinę, ratujcie dzieci. Nie chodzi mi o to, byś nagle wszystko rzucił i uciekał nie wiadomo gdzie i nie wiadomo po co i z kim. Chodzi mi o to, byś otrząsnął się z tego letargu, w którym jesteś i zwrócił oczy do nieba. Do nieba. A Pan napełni cię, jeśli Go o to poprosisz, światłem zrozumienia. I zobaczysz, co nam szykują. Przyjrzyj się, zaraza wcale nie zniknęła, jest szykowana kolejna potężna jej fala. Zobacz, kolejny jeździec apokalipsy, wojna, a zaraz po nią wywoływany sztucznie głód i kolejne zarazy. Paradoksalnie ci, co się trzymali Pana, co zadbali o swojego ducha, byli spokojni w tym czasie. I niech to będzie dla ciebie pociechą, że jeśli zaufasz Panu, będziesz spokojny. Będziesz miał wszystko, co niezbędne do życia i będziesz w miejscu bezpiecznym dla ciebie i dla rodziny. Warunek? Wstąpić w szeregi Pana, posłuchać, wsłuchać się w Jego głos i iść tam, gdzie On cię postawi.
Do tej pory był czas przygotowywania gruntu, przygotowywania zniewoleniami, ale teraz nadszedł czas na mocniejsze działania ze strony tych, którzy nas zniewalają i paradoksalnie na mocniejsze wstrząsy duchowe, no bo jedno z drugim się wiąże. Jeśli miałeś do tej pory wątpliwości w to, że świat ducha wpływa na świat materii i odwrotnie, no to teraz masz tego ewidentny przykład. Wszystko, co dzieje się w naszym wnętrzu, wypływa na świat zewnętrzny i wpływa na niego. Stąd gwałtowne ruchy ziemi, poruszenia, cały świat targany konwulsjami po to, by przyszedł nasz Pan, bo to są właśnie bóle porodowe. Bóle. A teraz zadaj sobie pytanie, czy jesteś Polakiem? Kim jestem? Kim jestem? Jesteś chrześcijaninem, ale mieszkasz w Polsce, w tym kraju. Dlatego tak ważne jest teraz, byś zwarł szyki i stanął w obronie tej ziemi, tej ojczyzny, by dziedziczny nasz dział nie przypadł obcym, byśmy mieli ojca, a matki nasze nie były wdowami, żebyśmy własnej wody nie pili za srebro i nie płacili za własne drzewo, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, bez jarzma na szyi. Nie pozwólmy na to, by tak się stało. To, co teraz jest ważne, to byś nabrał męstwa, nabrał odwagi, Bożej siły, by stanąć naprzeciw temu, co przychodzi, w obronie siebie, swojej rodziny i w obronie ojczyzny. Pamiętaj, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Badaj ducha, którego masz w sercu i idź za nim. Pamiętaj, że nie otrzymałeś ducha niewoli, by się pogrążyć w bojaźni, w lękach, ale ducha przybrania za synów, gdzie Stwórca jest naszym Ojcem. A skoro tak, to jesteśmy dziedzicami Boga i tej ziemi, prawdziwymi dziedzicami. Do nas należy ta ziemia. Nie pozwólmy jej sobie odebrać, nie pozwólmy zawłaszczyć wodą, nie pozwólmy zawłaszczyć drzewem, powietrzem, ziemią. To jest nasze dziedzictwo dane nam przez Stwórcę, a ciężką pracą i krwią wywalczone przez pradziadów, przez naszych przodków. Nie na darmo przelewali swoją krew, byśmy mieli teraz oddać nasze dziedzictwo. Głęboko wierzę, że Pan na to nie pozwoli, że wpływa na ducha naszego narodu, że pobudza nas właśnie do tego, byśmy stawili opór. Nie lękajcie się, siostry i bracia. Wierzę też, że Pan postawi nam prawdziwego przywódcę. Będziemy mieli mądrego przywódcę w końcu. A ten rząd namiestników rozsypie się jak domek z kart. Niech Duch Święty poprowadzi cię, siostro i bracie. Nie oglądaj się za siebie, ale z Duchem Bożym idź prostą ścieżką. Nie daj się zapędzić do stada. Nie jesteś baranem prowadzonym na rzeź. Nie daj się zagotować do końca, trzymając kurczowo rzeczy materialnych. Twoim dziedzictwem jest całość, nie drobna rzecz. Choć paradoksalnie wszyscy jesteśmy uprawnieni do tej własności, bo wszyscy tworzymy jedno ciało w Jezusie Chrystusie i jeden naród, którego językiem jest język polski. Dbajmy więc o siebie, siostry i bracia, dbajmy o nasz piękny język. Pielęgnujmy nasze tradycje i pamiętajmy o krwi przelanej przez naszych przodków. Ale przede wszystkim pamiętajmy o wezwaniu Pana, który mówi: wstań i walcz. Walcz o swojego ducha, swoją rodzinę, swoją ojczyznę. To jest ten moment, byś wstał z kolan. Narodzie, wstań!